tym wielkim hangarze stoi imponujący relikt historii lotnictwa, który kiedyś pełnił ważną funkcję w rywalizacji dwóch supermocarstw. Gennady Silchenko prawie 40 lat był pracownikiem biura projektowego Antonowa. Należał do zespołu, który opracował ten samolot. No, w danej sytuacji po prostu, gdzie my znajdujemy się, w jednym z magazynów naszej firmy. W danym случае on используется как... Służy do konserwacji i składowania. Konserwacji i chronienia. Antonow to duża ukraińska firma lotnicza, która słynęła z budowy wielkich samolotów. W tym się specjalizowała. Po rozmiarach elementów można odgadnąć, do czego służyła ta maszyna. Kadłub ma 84 metry długości. Jest o ponad 11 metrów dłuższy od największego współczesnego samolotu pasażerskiego. Nawet słynny Airbus A380 nie dorównuje mu wielkością. Ten samolot miał transportować coś bardzo dużego i ciężkiego. Ten samolot miał określone zadanie. Musiał przetransportować ogromny, jak na tamte czasy, ciężar do 250 ton. W czasach, gdy wschód i zachód podsycały zażarty konflikt, ta latająca forteca miała odegrać szczególną rolę. Zimna wojna kojarzy się z potencjalnym konfliktem zbrojnym między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Przychodzi na myśl broń atomową, ale rozgrywa się również na innych polach. Trwała wojna propagandowa, a przestrzenią dla niej stał się kosmos. Wyścig kosmiczny wyniósł inżynierię i kreatywność na wyższy poziom. W 1972 roku Stany Zjednoczone ogłosiły program wahadłowców, co zaniepokoiło Sowietów. Przede wszystkim był to wielki skok w prestiżowym wyścigu kosmicznym. Związek Radziecki nie miał takiej technologii. Sowieci zostali w tyle, ale rozumieli, że program wahadłowców to przyszłość eksploracji kosmosu. Samolot jest częścią tej historii. Oto Antonow AN-225, największy samolot na świecie.